Witamy w podcaście Dla Pionki, w którym opowiadamy, co ciekawego dzieje się na świecie gier planszowych. Oraz co dzieje się także w Polsce. I ja nazywam się Ignacy Czewiczek. A ja nazywam się Mary Nowak-Czewiczek. I pracujemy w Portal Games. I nasze audycje są bardzo, bardzo związane z firmą Portal Games. I dzień dobry, witamy po przerwie, oczywiście przepraszamy za przerwę. Będziemy do Was chrypieć i kaszleć i nie będziemy tego wycinać, bo byłoby tego za dużo. Zgadzasz się ze mną? Dzień dobry. Dzień dobry, jest to podcast o grach planszowych, postaramy się trzymać tematu, może się uda. A chrypimy dlatego, że jesteśmy po imprezie. To jest Wilfredo Leon, to jest Wilfredo Leon. Właśnie. A, no tak, w międzyczasie czy my opowiadaliśmy o meczu, czy nie? Proszę Państwa, witam wszystkich w podcaście o grach planszowych, ale musimy zacząć oczywiście tym, co się spóźniło, czyli że były Mistrzostwa Europy i oglądaliśmy. I my tam byliśmy. Oglądaliśmy mecze, można mnie było zobaczyć w telewizji wraz z moją córką. No i mamy dużo refleksji. Niestety piosenka to dobra, jest Wilfredo Leon. On. Nie poskutkowała za dobrze w spotku i niestety Wilfredo zagrał raczej gorsze niż lepsze. Te kluczowe momenty w zagrywce. Niemniej jestem Państwu winien szybciutki raport z przeżyć siatkarskich, więc ci wszyscy, którzy się nie interesują sportem, tylko interesują się grami planszowymi i na przykład nie spali gry Eleven, to proszę nie są przewinięci o 10 minut. Po pierwsze, moja refleksja pierwsza z mojej wizyty w Spodku jest taka, że kiedy byłem na trybunach i widziałem z bliska tych wszystkich siatkarzy, z ręką na sercu mówię Państwu, że byłem 100% przekonany, że dałbym radę tam z nimi grać. Mam takie skrzywienie w głowie, jestem tak w sobie zadufany. Znamy taki przykład w rodzinie, nie? Że byłem pewien, że gdyby tam powiedzieli, o kurczę, tam Kubiak nogę wkręcił, czy ktoś tu się może pomóc, to ja tam wchodzę i jestem jak oni. Geny, trzeba uważać. Więc proszę Państwa, taki miałem stan umysłu. Zmierzam do tego, że na żywo to wygląda troszeczkę wolniej niż w telewizji. Ta piłka jakoś w telewizji tak leci takim małym pikselem, przez ten telewizor tak trzeba się zorientować, a tu na tym boisku no leci, to bym trzy razy do niej zdążył dobiec i ją... No tak. Jasne. Po prostu słuchajcie, tylko się słuchać, nie da co opowiadasz tutaj teraz. Po drugie, dla wszystkich, którzy oglądają to w telewizji, a być może nie wiem, czy przekaz telewizyjny to przekazywał, więc jeśli przekazał, to przepraszam, że się powtarzam, a dla tych, ale może się nie ten. Nie ten. Na tych Mistrzostwach Europy były gigantyczne, żenujące kłopoty z challenge'em, w sensie, że kiedy drużyna prosiła o challenge, czyli prosiła o sprawdzenie na wideozapisie, czy decyzja sędziego jest prawdziwa, to zazwyczaj to trwa... To nie w Katowicach. Zazwyczaj tak w całym czasach. To zazwyczaj to trwa kilkanaście sekund, oni odwijają taśmę na telewizorze i sprawdzają. Natomiast tutaj to trwało minuty długie i faktycznie to był problem przez całe mistrzostwa. W meczu z Serbią, który oglądałem, no doszło już po prostu do jakichś kosmicznych, wielominutowych przerw. Nie chciałem pogratulować DJ-owi, który obsługiwał te całe mistrzostwa, ponieważ już na drugi dzień, czyli w niedzielę już był przygotowany DJ i kiedy były challenge te takie długotrwające, to puszczał muzyczkę z Alternative 4. To było dobre, to prawda. Więc nie wiem, czy to telewizja potem przekazywała, czy ta ścieżka leciała w telewizji, leciała. No nie, bo to było na hali. A oni mają tam swoją ścieżkę z mikrofonu. A, bo na challenge jest wyłączona. Tak, tak. Więc nie wiem, czy Państwo słyszeli, w tym razie u nas na Spodku przy każdym challenge już potem byliśmy jak na Alternative 4 i uważam, że DJ dostał to punkt. I to jest jeszcze w ogóle ta główna melodyjka w Alternatywach 4, kto tak stary jak my kojarzy, zawsze mi się ta melodyjka kojarzy z tym momentem, jak ten robot chodzi koło śmietnika. I to jest po prostu taki genialny moment i ta melodyjka wtedy leci. A oprócz tego, ty akurat wyszedłeś na chwilę, chyba ci jakiś telefon wydzwonił. Nie wiem, czy wiesz, że tam na trybunach w niedzielę była pani Leokadia, to najstarsza kibicka, teraz już trzeba poprawiać, tak? Najstarsza kibicka i kurczę, faktycznie babka tam siedziała, kibicowała, miała koszulkę, no zarobiście. Mam dla Państwa także informację, że żona moja ukochana kupiła mi takie miejsca. Nie wiem, czy po prostu mamy dużo pieniążków w budżecie, czy skąd to się ale one kosztowały tyle samo, co te niedzielne w tym miejscu. Siedziałem dwa rzędy obok mistrza świata Dawida Konarskiego. Nawet sobie zrobiłem zdjęcie. Pleców. Tak, bo za nim siedziałem akurat. Jak ja bym tam była, to byśmy sobie razem zrobili. No, no ja jestem bardzo nieśmiały. Więc jeśli pan Dawid Konarski jest fanem gier planszowych i nas słucha, to panie Dawidzie, mam pana zdjęcie. Ale pleców tylko, pamiątkowe. Więc to było bardzo, bardzo miłe. Pan Dawid przez cały mecz się chichrał. Tam sobie z znajomymi plotkowali ducha, tam sobie wydzierali się, bo mało słychać na tych trybunach. I ja tam obgryzłem metaforycznie paznokcie z nerwów. On tam był uśmiany cały czas, zupełnie. Bo on był wreszcie w tej innej sytuacji, że nie musi grać,
tylko siedzi sobie i ogląda, no taki lajcik. Może tak było. Ale muszę opowiedzieć jednak dotkę stamtąd, którą tą opowiadałam. A ja mam dużo historii. Ale czekaj, to ja zrobię taki wtręt tutaj, żeby wyszłam sobie gdzieś tam, jeszcze przed meczem, na koronę, do spotka całego. I tam sobie chwilkę stałam, jak bardzo lubię obserwować ludzi w różnych sytuacjach, z prostu sobie stoję i się gapię. I stałam na schodach, poniżej było coś takiego, nie wiem, jak się to nazywa, taki słupek, gdzie były takie małe poprzeczki, takie jakby trkotki, gdzie można było, nie dopisałaś. Gdzie można było, one się obracały na tym słupku, że można było wyskoczyć do góry, uderzyć w to ręką i wtedy nam pokazywało, na jakiej wysokości. Tam były co centymetr chyba porozkładane. No i znalazło się dwóch takich mocno podpitych misiów, jeszcze tam z pipkiem i w ogóle, że oni doskoczą i doskoczą. Każdy z nich miał wzrostu 1,60 m na moje oko, ale się tam nawzajem tam, ty skoczysz wyżej, ja skoczę wyżej. No i w końcu jeden z nich mówi, dobra, ja skoczę wyżej, skoczyli jeden, drugi, trzeci, czwarty raz, gdzieś tam jakieś rekordy sobie zapisywali. I ten jeden nagle taki, ten taki cięższy, grubszy stwierdził, że on jednak bardziej skoczy. I w tym momencie wydarzyło się coś takiego, że z lewej strony, bo to się wszystko działo normalnie w przejściu, z lewej strony szedł gościu, który niósł dwa pełne kubki piwa, a tamten w tym momencie skoczył i przy lądowaniu wpadł na tego gościa. Gościu miał na sobie taką kurteczkę, jak to wiecie, teraz cały czas są nieustannie od 20 lat modne, czyli ortalionik. I ten ortalionik, i to piwo, i gościu nagle po prostu ułamku sekundy stał od góry na dół, oblany tym piwem, jego mina była bezcenna. Ja się tam spłakałam ze śmiechu. Ten gościu, który skakał, w ogóle nie zajarzył, co się stało, był tak ucieszony, że wysoko skoczył, że zawrócił po prostu do tamtego. Widziałeś, widziałeś, i prawie jak małpa robił takie uuuu. A tamten gościu stał i się nie ruszał. I to było tak cudowne i tak zarobiście śmieszne. Nie wiem, jak się to dalej potoczyło, bo już poszłam, potem już jakieś widziałam, że się mecz zaczyna za chwilę, ale było to śmieszne. Proszę Państwa, uważać, jak się piwo nosi. Że od razu trzeba upić, a nie nosić. Na amatorów siatkówki. Na wszystkich Państwa, którzy nie są hardkorowymi fanami sportu, ale gdzieś tam raz w życiu coś zobaczyli kątem oka i myśleli sobie, że może to nie było takie aż strasznie złe, bardzo Was zachęcam, żeby sobie raz w życiu pójść na taki event, bo faktycznie pod względem takim jako spektaklu, no to jest to dobrze zrobione, kurczę. I ta muzyka, i jingle, i tam publiczność aktywizowana. Oczywiście, jak myśmy byli wyciągani w Stanach na mecz baseballa i na mecz futbolu. Wszystko nam się podobało. To tam to jest w ogóle totalna profeska i tam faktycznie jest jakiś magiczny włosu event i tam ci disc jockey i reklamy i ci liderki i wszystko. Tam cały czas przerywają i tam jest masakra. Natomiast tutaj też faktycznie jest to taki event, że nawet jak cię ta siatkówka mnie interesuje, to zawsze coś się dzieje. Tak dużo się dzieje, tak dużo jakichś konkursów, strzelania z rury, ci liderki jakieś, tu jakieś wywiady, tu jakaś starsza maskotki kibicka, tańczące, coś tam. Muzyka. To jest wielkie. Już, powiedziałam Ci koniec. Więc faktycznie bardzo fajnie, gratulacje do wszystkich organizatorów, że taki event jest zorganizowany, jest to bardzo fajne. Dodatkowo była to siatkówka. Największym oczywiście wydarzeniem tego weekendu, z mojego punktu widzenia, była możliwość tego, że w sobotę w Spodku pojawił się wiceprezes, już były, wiceprezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, pan Ryszard Czarnecki, którego zgodnie z całą resztą kibiców w Spodku wygwizdałem. I sprawi mi to bardzo dużo radości. Czyli prymitywne zachowanie jak najbardziej, zawsze na propsie na meczu. Bardzo mi się miło na niego gwizdało. Lena nie wiedziała, o co chodzi. Ale wszyscy na hali wiedzieli i te 50 tysięcy ludzi go wygwizdało. Ja na myślę, szczęście, że nasze dziecko jest wyjątkowo już zepsute polityką w tym domu. Na szczęście goście już wywalili z PSP-u, więc już jest gnida, poszło gdzieś indziej. No i proszę Państwa, to są nasze wrażenia z Mistrzostw Europy w siatkówce. Super przeżycie. Pierwszy mecz oglądałem z córką, drugi mecz oglądałem z moją żoną. Było ekstra, jesteśmy trzecią najlepszą drużyną w Europie. Tym bardziej, że to było po przerwie. Fajnie było wrócić, poczuć ten klimacik, nie? Takie na żywo wszystko i no nie, no mega. Takie mecze są naprawdę mega, to się właśnie dla samego takiego wyjścia. Ja wcale się nie dziwię, nie wiem czy pamiętasz, że jak w Stanach chodziliśmy na te mecze, to była właśnie taka impreza rodzinna, tam szły całe rodziny. U nas powoli mam wrażenie, że też powoli widzę, że coraz więcej jakby rodzin przychodzi. Nawet jak te dzieciaki nie ogarniają, nie są aż tak zainteresowane, to i tak idą, bo to jest po prostu show. I to ja Wam jeszcze mam taką anegdotkę, że właśnie w tych rzędach, gdzie mnie posadziłaś, gdzie był Dawid Konarski i potem się dużo rzeczy dowiedziałem. I tam była taka pani, która była tam z czwórką dzieci i ona przez cały ten mecz te dzieci próbowała ogarnąć, bo oni, każdy był w innym wieku i każdy miał inny pomysł na ten moment spędzania tego czasu. I myślę sobie, gościuwa wydała 300 za swój bilet, wydała 300 za każde z tych czterech dzieci, czyli wywaliła 1500 złotych, żeby się z nimi ganiać po Spodku. Co ci ludzie mają z tymi pieniędzmi, że jednak faktycznie jest w narodzie jakaś gotówka. A potem się ogarnąłem, że to były te loże VIP-ów i to była jakaś żona jakiegoś siatkarza, który miał to for free. I bo też robiłem bekę i też uszedłem na idiotę. I tam byli te czterech gości, mieli na koszulkach napisane Bieniek.
I ja mówię do Leny, patrz, jesteś w fajnych babieńkach, bo chyba go bardzo lubią. Potem się okazało po meczu, że to była rodzina Bieńka i tam potem wszyscy... A czy jednak lubią, bo nie jakby się tak zgadza, tak? Więc po prostu wylądowałem w sektorze, w którym no nie zasługiwałem chyba, żeby być, no ale było mi bardzo miło. Znaczy generalnie to jest tak, ja dostałam voucher na... Ponieważ mieliśmy te bilety zaklepane na poprzednie mistrzostwa, które się nie odbyły z wiadomych powodów. I w momencie, gdy voucher się jakby otworzył, czyli była możliwość kupna biletu, no to akurat ten sektor był wolny, tam można było kupić i te bilety były, tak mówię, w takiej samej cenie, jak te bilety niedzielne na zwykłe sektory, więc może to był taki ukłon dla tych, którzy nie wiem, może po prostu tylko te miejsca zostały. Nie drążyłam tego tematu, ja ale strasznie szybko te miejsca się wyczerpywały. Ja też nie, bo mam zdjęcie z Dawidem Konarskim, znaczy mam jego zdjęcie w zasadzie, nie tyle z nim, co z jego zdjęciem mam. Się w ogóle dwa młotki mistrz znam, Europy. Ale mistrz Europy Dawid Konarski teraz gra w Aluron Warta CMC Zawiercie. Ten zespoły się głupio nazywają. Więc będę mógł oglądać częściej, bo na Śląsku to gra. No dobrze. No to tyle. Przejdźmy do gier planszowych. Proszę Państwa, także w minionym okresie byłem w Niemczech na corocznej wyprawie do firmy Pegasus Spiele. W zeszłym roku tam nie byłem, ponieważ był COVID, ale w poprzednich latach co roku tam jeździłem. A opowiesz, jak się zwiedza miasta niemieckie? Proszę Państwa, Pegasus Spiele co roku latałem tam z moimi pracownikami na takie B2B spotkanie biznesowe. Natomiast ponieważ przez rok nie latałem i mój strach do lotów jeszcze się powiększył zamiast zmniejszyć, tak, to przekonałem mojego pracownika, że w tym roku wyjątkowo nie będziemy lecieli, tylko po prostu pojedziemy samochodem, bo to nie jest tak daleko, 8 godzin drogi to prawie tyle co samolot. No i ruszyliśmy w drogę. Ja, ponieważ jestem bardzo mocno skomplowany z gościem z marketingu z Pegasus Spiele, Peterem, no nie jest szefem marketingu, ale jestem bardzo wysoką szychą w tym marketingu mniejszym. Tam sobie dużo plotkujemy razem i tam pomagam z różnymi pomysłami. I wiem, i tak jak on, tak jak ja, jesteśmy fanami Borussii Dortmund. Więc czasem sobie po meczach tam sobie jakiegoś tam przemaila takiego prywatnego wymienimy, że tam... To niech on kupi jakieś fajne bileciki, to polecimy. I właśnie jak się zbliżałem się do tego Monachium i był już na znak 70 km do Monachium, tak sobie jadę i sobie myślę, no to by wiele tłumaczyło. Gość jest fanem Borussii Dortmund, a mieszka przy Bayernie Monachium. Co mu tam w głowie nie poszło źle? I potem tak jadę dalej i znowu jestem Monachium coraz bliżej i mówię, coś mi tu nie gra. I wtedy wklikam sobie w Google Maps, gdzie ja jadę i się okazało, że jestem w tym miejscu w Niemczech. I się okazało, że jestem 4 godziny drogi od miejsca, w którym powinienem być. I była godzina 18 wieczorem, pamiętam to. I byłem już po 9 godzinach drogi samochodem. Bo to generalnie jest tak, że Pegasus mieści się w takim uroczym miasteczku, które się nazywa Freiburg, nie wiem, czy to wymawia oczywiście, czy Friedberg, Kiwie, tylko że w razie są dwa takie. Jeden to jest właśnie Hesse tak zwany i za każdym razem jak bukuję hotel, to jestem dosyć mocno właśnie zestresowana, czy na pewno trafię w ten dobry Freiburg, bo no różnie może być. I teraz, gdy Ignacy wyjeżdżał, wysłałam mu dokładnie screena z hotelem, z kodem pocztowym, ale zapomniałam mu powiedzieć, że są dwa Freiburgi, bo byliśmy tam tyle razy, że myślałam, że ty o tym wiesz. No i nie wbiłeś tego kodu. Ten kod pocztowy jest w tym momencie kluczowy i faktycznie to problem był, bo hotel, w którym wiadomo, te hotele niemieckie malutkie są takie, że to miasteczko też jest dosyć małe, więc one są otwarte do 19, do 20, więc tutaj była cała akcja, żeby tam zadzwonić po niemiecku. Ja niemieckiego niestety nie znam. Żeby się dogadać, że można było coś tam przebukować wam, żebyście dotarli później. Rafał nam uratował życie. Dokładnie, multi wam uratował życie. No po przygodach dotarliście. No tam i... 14 godzin. No faktycznie wyszło troszkę dłużej niż samolotem. Mówiłam, żeby lecieć. Do Frankfurtu godzina 20. Troszeczkę dłużej niż samolotem to wyszło, ale dotarliśmy faktycznie. No i w Pegasusie, proszę Państwa, piękny biurowiec, który już opowiadał o tym w poprzednich podcastach lata temu, kiedy dostali Spiel des Jahres za Istanbul, to im się troszeczkę ten i za Kamelapa, bo oni mieli i za Kamelapa, i za Istanbul mieli tak. No, rok po roku mieli bazę, że zastrzyk gotówki i sobie wybudowali piękny biurowiec wraz z magazynem. No i w tym roku znowu, znaczy oni rok do roku dostają albo nominację, albo Spiel des Jahres. 2018 była nominacja przez do detektywa, którego oni są wydawcą w Niemczech. A w tym roku ponownie za to King Domino dla dzieciaków dostali Spiel des Jahres i za Mikro Makro, to oni są też dystrybutorem na Niemcy, więc znowu tam jakieś gigantyczne zastrzyk gotówki i nam pokazywali, że wykupili kolejny kawałek terenu obok siedziby tam, całe wyrównali tamto, zdarli ziemię, wysypali piachem, tam ubili piach, żeby podbudowę kolejnego magazynu. I grają w siatę. No i właśnie im powiedział im i wezwali tą firmę, która im robiła poprzedni magazyn. Ta firma im to wyceniła, ile to kosztuje. Ta firma powiedziała, że generalnie takiego zastrzyka małego nie bierze, bo ma tak dużo wokół roboty, że są niezainteresowani. No i teraz Pegasus jedyne co wykombinował, to dowiedzieli się, za ile ta firma w ogóle ruszy ręką
I zamówili sobie dodatkowe jeszcze biurowce jeszcze, żeby tylko dojść do tej kwoty. Więc budują sobie magazyn plus dodatkowy biurowiec. Tego biurowca nie potrzebują, ale tylko po to, żeby w ogóle ta firma ruszyła. Ale przyda się z czasem. No tak, do tego wniosku doszli jakby, nie? Ale faktycznie firmy budowlane nie tylko w Polsce mają więcej zleceń niż mocy przerobowych. No i budują sobie kolejny magazyn, na przyszły rok ma być gotowy. No i tam faktycznie, jak tam nas zapraszali na magazyn, nam opowiadali, ile kontenerów jest na statkach, ile płynie, ile wypływa, ile tam tego mikro, makro do druków, ile 10 tysięcy potrzebują na zaś, ile kontenerów dziennie wylatuje z magazynu. No są to gigantyczne operacje i faktycznie przyjemnie się słucha i ogląda tego, jakie są te nakłady tych gier, które też Blizzard wygrywają. Mówiłem, bo są o dziesiątkach tysięcy pudeł, które wjeżdżają i wyjeżdżają z magazynu. Bardzo miło. W Pegasusie pograliśmy sobie zarówno w gry, które my im pokazaliśmy, co będziemy wydawali w przyszłym roku, czyli zrobiliśmy im pokazy naszych gier, oczywiście z Eleven jako ciężką grą piłkarską, jako creme de la creme, i faktycznie fajnie się to prezentowało, ponieważ faktycznie w Niemczech jednak ta kultura piłkarska, Bundesliga, wiadomo, Robert Lewandowski i tak dalej, jest bardzo to popularne, więc absolutnie 100% tego całego działu wydawniczego, który tam to oceniał. Wszyscy piłkę lubią, znają, interesują się i byli bardzo wkręceni, więc ten test bardzo fajnie przeszedł, bardzo mi się podobało. To było bardzo miłe, tam ich kilka jeszcze innych tam rzeczy pokazałem, a potem oni pokazywali nam swoje rzeczy. No i ten dzień tak się zaczął, tam u nich byliśmy w biurze o godzinie 9. Tam była oczywiście przygotowana agenda, jak to była w Niemczech, po prostu co pół godziny tam jakieś fajne rzeczy. Ordum bardzo duży. No i jest już godzina 15:40. Jestem już nieprzytomny po prostu po wysłuchiwaniu wiesz, kolejnych reguł, kolejnej ogrywaniu, kolejnej gry. Oni tylko na stół cały czas nowe gry nam pokazują, co tam mają. I wtedy włączył się Grzesiu, który był ze mną. Zaczął dopytywać reguły. Już skończył, odbył ostatnia gra komiej na tym, bo nie przygotowali dla nas cały taki stolik. Czekaj, to ja zrobię wtręt. Słuchajcie, sytuacja z Grzesiem to jest taka, jak każdy z Was na pewno był raz w życiu na szkoleniu PHP, które wysłuchać trzeba, i zawsze na szkoleniu PHP okazuje się, że jest wśród nas słuchaczy ktoś taki, że nagle ma milion pytań do PHP-owca, bo na przykład miał jakąś ciekawą sytuację w pracy. To jest ten moment, jak już wszyscy podnoszą tyłki z krzesła i ta osoba nagle mówi tak, a ja przepraszam, a jakby była taka sytuacja i tak wtedy... Właśnie. Tak właśnie, tak było. 15:40, ja już go ich nie słucham, bo nie mogę sobie o mnie mówią. Jest to ostatnia gra, którą ogrywamy. Goście skończyli tego pitcha. Ja już takim dziękuję gąbkiągom, że no to super, dziękuję. I Grzesiu wtedy zadaje pytanie o reguły. I to jest masakra się dzieje. Ponieważ okazało się, że tych dwóch gości, których nam akurat tą grę piczowali. To są Grzesie. Nie, oni w tą grę nie grali nigdy. Doszło do mega nieznacznej sytuacji, takiego niemieckiego fopa, kiedy oni tak się troszkę zakompucikowali, spojrzeli po sobie we dwóch i widzieli, że to jest ten moment, kiedy oni to muszą się tego przyznać i powiedzieli, no w zasadzie, żeśmy w tą grę nie grali. To była taka nieznaczna cisza i jeden z nich mówi, ale co, ja pójdę po naszą deweloperkę. I idą po jakąś babę. I ta baba przychodzi z jej angielskim, niemieckim, sam nie mam najlepszego, nie chcę nikomu go urażać, no ale i zaczęła nam dukać i wyjaśniła to pytanie Grzegorza. I Grzegorz wtedy zadaje drugie pytanie o reguły znowu. Ja wtedy nie wytrzymałem, powiedziałem po polsku do Grzesia, że Grzesiu, ja wychodzę zaraz, jak się zaraz nie zamkniesz, to zostajesz sam w tym domu. I one chyba z ruchu jakby ciała rozumieli, że gdzieś został reprymendę. Tak jest. I dalej. I no jeździmy, to po 16 żeśmy tam jeszcze siedzieli i jeszcze tam wytłumaczali nam masakarkaś. Generalnie coś tam być może wydamy, coś tam być może nie wydamy, oglądamy, rozglądamy się. Na pewno mogę Państwu powiedzieć, że z tego całego stolika gier, które nam pokazywali, zagrałem w jedną grę, która mi się bardzo podobała. I nawet wysłałem do nich takie sygnały, takie miękkie sygnały do nich wysłałem, że z chęcią bym z tym egzemplarzem wrócił do Polski. Ale mi Żydy nie dały, kurczę. Więc trzeba będzie z to przywieźć. Ale jedną grę mają bardzo fajną. Nie wiem, czy ona będzie wydawali, bo nie wiem, czy ona do końca naszego katalogu pasuje, więc tutaj nie ma żadnej decyzji. Ale my ją w domu możemy, nie? Na pewno będziemy ją mieli w domu i na pewno będziemy Państwo nią recenzowali, że takie coś się ukazało. To znaczy, ona będzie przez portal wydana, przez innego wydawcę w Polsce, to nie wiem. Ale jedną rzecz mają bardzo ciekawą. No i to jest moja przygoda w Pegasusie w Niemczech. I teraz możemy... Czy masz jakąś dygresję, co zrobić u koni? U koni? No u koni... Cóż, u koni, jak to u koni różnie bywa. U koni akurat zdarzyło się tak, że jesień przyszła.
było zimno, było fajnie, nagle znowu przyszły 2 dni upału i nasza łaciata, kobyłka, Tinka, dostała ataku astmy, to takiego ataku astmy, że ja o pierwszej czy drugiej w nocy wróciłam ze stajni, właśnie o tym mówiłam, ratując konia, bo naprawdę sapała i było i bardzo, bardzo ciężko i teraz oczywiście jest jakieś tam leczenie wdrożone. Z koniem jest ten problem, że one nie potrafią kaszleć za bardzo, ciężko im się kaszle. Tak, nie tak jak ty teraz, może być wyżej jak kaszlisz po prostu. Więc u konie było troszkę niewesoło, ale generalnie już sytuacja wróciła do normy. Dziś nie byłam, już kobyłka ma swój stary charakter, czyli się buntowała, robić nic nie chciała, więc widziałam, że już jest okej. Okay. Bo jak jej się charakter włączył, to znaczy, że jej humor wrócił i była walka. Natomiast ty jak wróciłeś z tego, właśnie z Niemiec, od razu potem poszedłeś na mecz, potem pobyliśmy 3 dni w domu, gdzie usiłowałeś się wyleczyć, co ci się nie udało i ruszyliśmy na Trzewiczką. I dlatego ja właśnie nie mówię, bo ja słuchajcie, z niektórymi ludźmi na Trzewiczkonie nie widziałam się 2 lata, bo była pandemia w domu. I przez te 2 doby, które tam byłam, cały czas z ludźmi gadałam. Ja zagrałam chyba 2 albo 3 gry. A tak to spędziłam czas po prostu cały czas rozmawiając, aż straciłam całkowicie głos. Jak dobry nauczyciel we wrześniu. Proszę Państwa. I teraz Ty możesz dalej opowiedzieć. Trzewiczkon w ogóle pocieszę się Państwem taką żenującą historią. Być może będzie to nauka dla wszystkich innych osób, które mają problemy z social interaction i być może ich czegoś nauczą. Cały Trzewiczkon przydatny narodził się z tego, że ja wykminiłem sobie, że zhakuję system i zamiast mojej urodziny siedzieć z moją rodziną i tam się gapić w tor i robić jakieś takie sytuacje, które mnie jarają, to ja wjadę ze znajomymi w teren i sobie pogram w planszówki. I to był zajebisty pomysł. To będzie najbardziej debilna opowieść, jaką w życiu słyszałam. I dzięki temu uniknęłam tych wszystkich tortów i takich rodzinnych imprezek. Niestety, czego nie przejdzie. Nie, czekaj, to sobie dygresję. Słuchajcie, my, dodam jeszcze tylko, że to się zrodziło wszystko w twojej głowie, bo my jako rodzinka, nasza tutaj rodzinka, w ogóle nie celebrujemy ani urodzin, ani imienin. A kto mnie dzisiaj w domu odwiedzał w firmie? Ale ja nie mówię o twojej matce, mówię o naszej rodzince mówię o mojej, tutaj. Ja mówię o mojej rodzinie. To powiedz, że chciałeś przed rodzicami, a nie przed rodziną. Chciałem cię przed rodziną. Niestety, czego nie przewidziałem, jest to, że ci ludzie z nami, którzy na Trzewiczkon przyjeżdżają, są normalnymi ludźmi i robią prezenty na urodziny, nie? Tak, i zamiast spędzać urodziny, jeść torta z 4 czy 5 rodziny, to jadłem torta z 40 ludźmi, którzy mi śpiewali 100 lat, więc, że tak powiem, z deszczu pod rynny. No i w tym roku powiedziałem Mary, że ma wszystkim przekazać, że jest zakaz świętowania moich urodzin. Bo ja oprócz tego, czekaj, ci przerwę, ja po prostu na Trzewiczkonach robiłam takie podchody, że gdzieś tam do ludzi pisałam, słuchajcie, robimy ściepkę, kupujemy coś głupiego, kiedyś pamiętam, że łyżeczki jakieś ci kupiliśmy, coś tam po prostu, żeby było śmiesznie, tak, żeby jednak był ten akcent urodzinowy, no bo stąd się ta impreza zrodziła, ale żeby też ciebie nie stresować, żeby ten prezent był właśnie zabawny. No i teraz przekazuję ci głos, ułożę swoją pracę. W tym roku postanowiłem z tym system zhakować, powiedziałem Mary, że jest zakaz jakiegokolwiek świętowania moich urodzin pod groźbą kary. No właśnie, to się muszę znowu wtrącić niestety, chociaż już ten, że ludzie do mnie pisali, ale jak, serio, bez prezentu? I później nagle dostałam lawinę zapytań, ty, a ciastka można? Słuchajcie, na waszą własną odpowiedzialność, bo ja się z tego w ogóle wyłączam i nie będę się w ogóle w to włączać i powiedziałam Ignacemu przed samym wyjazdem, że nawet jeżeli cokolwiek dostanie, to żeby się ode mnie odczepił, bo to nie jest moja wina, bo już byłam zła na ciebie. Proszę Państwa, doprowadziłem do sytuacji, w której przez większą część Trzewiczkonu, co chwilę ktoś do mnie podchodził, przerażony jakby szedł na egzamin maturalny i przez pierwsze 3 minuty przepraszał mnie. Że ci składa życzenia urodzinowe tak. I przyniósł prezent. Ja powiem ci, powinieneś w ryj dostać każdego jestem z tych debilem. Ludzi. Jesteś debilem, dokładnie. Bardzo Państwa wszystkich przepraszam. I za rok, słuchajcie, robimy normalnie duży tort, nie, normalny prezent, nie będzie żadnego. Prostu, ja już zabukowałam wszystko, pan jest w ogóle zachwycony grupą, będzie już tak spokojnej grupy i grzecznej i w ogóle pani powiedziała, że tak małej ilości alkoholu przy tej ilości chłopa, to jeszcze w życiu nie widziała na żadnej imprezie. No faktycznie jakoś nie popiliśmy. Myślę, że po tej pandemii to się nikomu już pić nie chce, więc mamy zarezerwowane, jedziemy dokładnie w tym samym terminie, znowu masz urodziny i ja już to ogram tak, że będzie nawet głowa bawa z tortu wyskakiwać. Proszę Państwa, generalnie unikanie urodzin, nie da się tego uniknąć. No nie da się. Chciałem wszystkich przeprosić. To są cykliczne, wiesz? Chciałem wszystkich przeprosić za dostarczenie im stresu, kiedy chcieli im złożyć życzenia. No. A ja byłam niedawno na takiej imprezie, gdzie jak mój kolega sobie właśnie tak troszkę coś tam, bo tam to akurat popiliśmy, bo to było spotkanie z podstawówki i on z kolei rzucał hasło, że jeżeli chodzi o seks małżeński, to on woli urodziny, bo są częściej. Więc to. Proszę Państwa. Kończymy. Więc opowieść o twoich urodzinach. Na Trzewiczkonie. Spotykają się różne znajomi Królika, różni moi przyjaciele, znajomi i fani portalu i tak różne osoby ciekawe. I
generalnie gramy w gry planszowe. Oprócz tego, że ja unikam życzeń. Ja unikam grania, szczerze mówiąc. I w tym roku zagrałem w kilka wyśmienitych gier, o których będziemy opowiadali w podcaście w najbliższych tygodniach. Będziemy sobie to dawkowali. Ale mogę się Państwu już pochwalić, że z wszystkich gier, jakie zagrałem, wszystkie mi się podobały. Bardzo mnie to cieszy. Ja zagrałam w kilka, było jedna nowa, kilka starych i te stare podobały mi się jak zawsze bardziej niż te nowe. Dawkując sobie to recenzowanie, w co zagrałem, chciałem... O, to może włączę w ogóle. Chciałem... A nie, może nie włączę? Co ty włączasz? To działa? To działa. Że ukrytym hitem Jotrzewiczkonu okazała się gra Jaws. Chciałam, że wszyscy grali. Wszyscy grali w szczęki. Grę szczęki przywiózł Kerdy, nasz przyjaciel i wolontariusz z Belgii, który jest Belgiem. Przyjechał autem. Przyjechał autem, jest takim samym wariatem jak ja. Tylko on w mapę ogarnia, nie? 11 godzin. Ale nie, powiem Ci, że Kerdy dwa dni wcześniej przed konwentem wysłał do mnie zapytanie, czy on dobrze ten adres rozumie, żebym mu dokładnie dała lokalizację. Ja mu wysłałam, że tak, to jest dokładnie ten adres, jest współrzędny i tak dalej, bo mówi, że bardzo nie chciałby trafić do innego miasta. No i myśmy tą grę Jaws zagraliśmy, jak tylko się tam pojawiłem, tego pierwszego dnia. No i później nam się wszystkim spodobało i poszła plotka po komentarzu, że fajna gra i potem była wielokrotnie grana przez różne osoby, bo nawzajem sobie wszyscy polecali. Jest to gra wydana przez firmę Ravensburger, jak wiecie. Ona jest ubogo wydana jak na Ravensburgera, nie? No. Taka okrojona mocno mam wrażenie. No, plączka, kilka kart. Ravensburger, jak wiecie, wszedł właśnie na rynek polski. Więc miejmy nadzieję, że ta gra także ukaże się po języku polskim. Będziecie mogli sobie ją zakupić. Jest to gra z tego gatunku, jak w naszym katalogu portowym, gra Narcos. Czyli jedna osoba jest szarkiem i się ukrywa, a inni są tymi policjantami i strażą przybrzeżną, która musi go złapać. I ten szark w tajemnicy tam pływa sobie i zjada turystów, a ci muszą wykminić, gdzie on jest i muszą go dopaść. Gra ma bardzo ciekawy twist, ponieważ składa się z dwóch minigier. Jest plansza jest dwustronna i w pierwszej fazie rozgrywki faktycznie gramy takiego klasycznego poszukiwania, czyli jeden gracz w tajemnicy pisze, na jakie pole dojechał, a ci próbują go tam złapać. Taka klasyczna, bardzo prosta gra. Natomiast im szybciej oni go złapą, tym jest lepiej dla nich. Im dłużej on będzie zjadał turystów w ukryciu, tym lepiej dla niego. Bo później przechodzimy do drugiej fazy gry, kiedy następuje już konfrontacja. Obracamy planszę na drugą stronę. Na planszy jest narysowana łódka. Oni są na łódce z harpunami w niego walą, a on tą łódkę rozwala i próbuje ich zjeść. Obydwie te części gry są bardzo prościutkie. Obydwie są bardzo takie family friendly, że są bardzo niewiele reguł, bardzo dużo losowości, natomiast są bardzo klimatyczne, bardzo dużo takiej wesołej beki tam jest i faktycznie taki ukryty hit Trzewiczkonu to gra Jaws Szczęki. Ja będzie po polsku to polecamy. Ja z tą grą miałam sketch mały związany, ponieważ widzieliśmy, że tam się ludziom podoba i tak dalej, to sobie siedziałam z ekipą, graliśmy w coś innego, nie pamiętam co to dokładnie było, graliśmy, poczekaliśmy, aż ekipa obok nas, tutaj pozdrawiam Wojtka, skończy grać. No i oni grali. My też się tam do zapisu czasu graliśmy w coś innego, ale już było dosyć późno, bo się bardziej zmęczeni, ale graliśmy, cierpliwie czekaliśmy. I w końcu nasze taki moment, że oni zaczęli składać plancze, bo już skończyli grać. I my tak popatrzyliśmy na siebie w czwórkę i było tak. Co nie gramy. No i tyle, i poszliśmy spać. My takie z wami granie. Ale my byliśmy bardzo zmęczeni, bo to był Team Pigwa. No generalnie faktycznie na Trzewiczką to jest taka impreza, że każdy przywozi kilka gier z swojej prywatnej kolekcji i ta biblioteka gier na konwencji to są po prostu te gry, które każdy przywiózł, co miał najlepszego w domciu. Nie? Czyli aby faktycznie są to mega, mega wspaniałe gry i ten Jaws był właśnie przywieziony przez Kerdego. Natomiast z gier, które graliśmy tutaj w domu, o których chciałbym wam Państwu spowiedzieć i mikro zrecenzować. Gra nazywa się Castle Eater, czyli Zamek Eater. Jest to gra solo, gra wojenna. Jak przyszedłem na konwencję grać w solo? Będziemy tu w domu. A. Weekend przed. Nie pamiętasz? Wyparłam to. Dlatego, że cię wtedy do mnie było. Pewnie tak. Gra, która się toczy w zamku Eater, to jest gdzieś na jakimś pograniczu Austrii czy czegoś tam. Ostatnia bitwa II wojny światowej. Już był podpisywany pokój, już się dogadali, że na koniec niż 600 dni się nie strzelać, a tam w tym zamku jeszcze się nie ogarnęli. Już mówię, że tam chyba ostatnio. Jeszcze Niemcy szturmowali ten zamek. W tym zamku byli ukryci jacyś francuscy generałowie. I ta gra o tym opowiada. Niesamowite jest to, jak w branży gier wojennych
jest zupełnie inne podejście do cen gier, do nakładów gier, do tego, jak te gry są wydane. Gdyby ktoś na tym naszym rynku gier planszowych wydał taką grę w takiej cenie, to internet by nie zapłonął, on by po prostu eksplodował. Więc jedna zwykła taka prosta plansza, jedna talia gier, kart, dwie kostki i kilka kosteczek drewnianych i to kosztuje 320 zł. No i płacisz za mechanikę de facto albo za mały nakład. Płacę za mały nakład. Płacę za mały nakład. Po prostu ci wydawcy tych gier wojennych drukują gry po 500, po 1000 pudełek i oni po prostu muszą te narzuty mieć. I faktycznie bycie fanem gier wojennych to jest na hardcore. To jest jednak duże wyzwanie i finansowe i obsuwanie z takim strasznie badziewnymi komponentami. Sama gra jest z grą z gatunku Tower Defense. Ty to wiesz, co to jest Tower Defense? Tower Defense domyślam się, natomiast no tak jak Stronghold prawdopodobnie, tak? To jest no nie jest, tak? Stronghold to może jeden na jednego. No a Tower Defense jest tak, że ja mam swoich żołnierzyków w zamku, a te szkopy atakują różnymi ścieżkami, biegną pod blanki i ja tam ich się oszczeliwuję i tam oni do mnie z mortarów i te mi rozwalają dziedziniec i tak dalej, i tak dalej. Czyli poprzez AI, przez reguły z gry jest definiowane, jak się będą poruszały jednostki Niemców, a my siedząc w zamku musimy tak naszymi oddziałami przebiegać pomiędzy poszczególne części tego zamku, żeby się oszczeliwiać i bronić. Bardzo prosta gra. Bardzo prościutka mechanika, tam jest tam kilka bardzo fajnych twistów, takich właśnie prościutkich, ale sprytnych. Bawiłem się bardzo dobrze, cieszę się. No więc właśnie tutaj zrobię też małą dygresję, bo ja oczywiście jestem totalnie zielona historii, nie interesuje się, natomiast dla mnie okres historyczny, jakiejkolwiek wiedzy i fascynacji, może lubienia historii, zaczyna się właśnie od II wojny światowej. II wojna światowa to był taki fajny temat, już zawsze go lubiłam, bardzo mi się podobał. Sporo gdzieś tam sobie nawet swojego czasu doczytywałam, mi się to podobało i może faktycznie to jest dla nas jakby kolejny moment, żeby spróbować czegoś, no tak już tam już jeździło i latało, tak? To już było fajne. Myślę, że podczas pierwszej wojny też, ale to druga już była bardzo zmechanizowana i to już było fajne. Więc jest taka historia, że jest to dość ciekawe, że jest to gra wojenna, ale nie na dwóch graczy, jeden na topie drugiego, tylko gra solo. Że ja gram kontra komputer metaforycznie, czyli kontra gra. Jest to możliwe, jest to ciekawe. Bardzo Państwu polecam Castle Ichter. Wygooglać, wyszukać, wyznaleźć, złapać się za czoło, jakie to jest drogie i że tego nie da się kupić. No i złapać mnie kiedyś na jakimś czymś, żeby sobie w to zagrać. W takim razie, co u Ciebie słychać? No właśnie powiedziałam to przez chwilę, że ja chętnie bym na przykład jakąś drugą wojnę zaczęła chętnie. Mary gra w grę o kupowaniu mydła i montowaniu łopaty. No i... A właśnie, zagraliśmy w... Dig Out. Ja nie grałem w to, żeby nie mówić. Ja do tego nie siadłem. Zagraliśmy w Dig Out i to jest taki typ gry, który no, znaczenie ma... Wcielam się w skazańców, którzy robią różne brudne rzeczy, żeby tylko uciec z więzienia. Tam są tak zwane szlugi, czyli handlujecie wszystko za papierosy. Te papierosy się zdobywa jakimiś kartami. Jesteście wszyscy więźniami, którzy poruszają się po celach więziennych. Każda z celi ma przypisane swoje wartości, które wyrzucamy na kaszusce i te wartości determinują to, gdzie my jesteśmy, gdzie się poruszamy i tak dalej. Natomiast oprócz tego są karty, które są do zagrania natychmiastowego, które wprowadzają jakieś efekty w danym momencie. Oprócz tego są karty jakichś przedmiotów, które pozwalają nam wstąpić do gangu. Oprócz tego są karty, które właśnie pozwalają nam wejść i zdobyć papierosy, za które coś tam przehandlujemy. Czyli jakby klimat jest, ale coś nam tam nie działało. Jest szansa, że źle graliśmy, szczerze mówiąc. Ale generalnie... jest to gra bardzo towarzysko zależna. My się świetnie bawiliśmy, bo graliśmy po prostu z takimi samymi osobami, które się brzydko wyrażają przy planszy i było wesoło. No dobrze. Tak. Pochwalcie tak. Państwo, że zagrałem także w grę Nemesis, ale będę o tym opowiadał za tydzień. Ale jeszcze grałem w Gaz tego Landera. Gaz, proszę powiedzieć Gaz. Proszę Państwa, przygodzę także moje autka, żeby się pochwalić. Nasze autka, jakie Twoje autka, bo szczelne. Żeby się pochwalić, no oczywiście konie, jak ładnie je pomalowałem. Wszystkim się bardzo podobało. Chyba najbardziej ta autka. Gazland. I Maryś zagrała w Gazlanda, wygrała czwartą grę z rzędu w tą grę i jest na razie niepobita. Trzeba mnie to niepokoić. Jest niepobita zupełnie. I jak Ci się podobało znowu? No znowu mi się podobało, bo to było fajne. Tylko wiecie, jak to jest, jak się gra z kimś, to gra pierwszy raz, no to wiadomo, że się go ogra i tak. Chociaż Łukasz, jesteś dobra. Nie. Chociaż muszę przyznać, że i tak na koniec Łukasz, którym grałam, miał taki fajny pomysł, że prawie by mu się udało, gdyby mu się to udało, co chciał zrobić. No to by cię zatrzymał, no. To by było śmieszne, tak. I to jest, ale to był właśnie ten moment w tej grze taki, że ona pokazała, że na tej prostej mechanice można robić czary mary, jak się ma właśnie fajny pomysł, taki mocno zdeterminowany na zasadzie, no nie wiem, wysadzimy ten magazyn, tak jak może go wysadzimy, to możemy podmuch nas wyrzucić kilometr dalej, tak? To dokładnie są tego typu, że to jest śmieszne.
jest właśnie w to, że w tej grze się dzieje dużo zabawnych rzeczy. Lecimy gdzieś tam, kołbeczki nas obróci, jedziemy w drugą stronę. Ja po prostu cały czas widzę Mad Maxa, naprawdę jak w tym pyle, ktoś się obraca, coś mu odpada, on bez tego koła leci dalej i mówi, czekajcie jeszcze na mnie. No mega, klimacik jest, ja nie jestem klimaciarą, jak wiesz doskonale, ale w tej grze cały czas tego Mad Maxa widzę. Proszę Państwa, gra Gaslands, przypominam, kupuje się po prostu tylko podręcznik, można kupić sobie PDF-a w internecie, albo sobie kupić prawdziwą książkę w sklepie z grami. I do tego sobie kupujemy w Lidlu albo w Tesco matchboxy i po prostu sobie jeździmy po stole. Bardzo prosta, fajna zabawa dla, jeśli ktoś się bawi w bitewniaki. Ja już wielokrotnie w tym podcastie powiedziałem o grze Blood Bowl, czyli gra bitewna, w której się bawimy w sport. A Gaslands jest gra bitewna, w której bawimy się w wyścigi samochodowe. A jak Mary na razie wyszła, gdyż rozmawiam przez telefon, to zdradzę Państwu, że na Kickstarterze wsparłem, już wróciła. To może innym razem. Nie, bo ja chciałam powiedzieć, że przepraszam bardzo, bo właśnie wróciłam, dlatego że dzwoni jedno z moich dzieci pytając, ile ma jeszcze paliwa na rezerwie, ile może przyjechać na rezerwie, bo stoi w korku i właśnie nie wie, czy dojedzie nawet do stacji benzynowej, ale my, ludzie, którzy całe życie jeździli na rezerwie, nie mając kasy na paliwo, wiemy, ile się jedzie na rezerwie, nie? Tyle, ile trzeba. Tyle, ile trzeba, dokładnie. Proszę Państwa, no to jak już pogadaliśmy o tym, co graliśmy. A co zamówiłeś, bo coś słyszałam, że coś sparłeś. Nie wiem, chodzi o granie to, że weszliśmy na dział, co graliśmy, go zakończyliśmy. Nie, nie, co tam, proszę Państwa, no nie mogę teraz słuchać z powrotem, musiałabym tutaj zrobić pauzę. Właśnie się zakończyła, właśnie mówiłem, się zakończyła. Kampania Eleven godzinę temu się zakończyła. Bardzo dziękujemy za wszystkie wsparcia od Państwa. Kampania ostatecznie niecałe 4000 backersów się pojawiło, niech je to jest zajrze. No będzie tak na grę futbolową, bardzo proszę. GameFound. Jesteśmy trzecim największym Kickstarterem. GameFoundem. 3900. Jesteśmy trzecim największym Kickstarterem miesiąca września. Natomiast jest to coś, czego ja nie rozumiem, natomiast faktycznie nie działa jak jest teraz. Nie ogarniam tego, natomiast faktycznie mieliśmy na temat debaty w firmie w zeszłym roku i tu się wszystko potwierdziło, że to przewidzieliśmy, że jest olbrzymia moda na gry takie o przyrodzie i to są Wingspan jakby zaczął i potem była Łąka z Rebela i był ten park, co się chodziło po parkach, się robiło zdjęcia tym różnym zwierzakom i teraz dwie gry, które są większym Kickstarterem niż nasz GameFound, niż nasz Eleven. To jedna była gra o wyprowadzeniu psów, a druga o robieniu sobie ogródka takiego, ale takiej oranżerii, takich kwiatków po prostu doniczkowych. Ale to jest oczywiste, ci mówię. To nie jest oczywiste, bo znacznie fajnie się zabije orków niż chodzi kwiatki. Ale to ci mówię, zobacz, to jest ten moment, który kiedyś rozmawialiśmy, że społeczność graczy się bardzo rozrosła i to nie są już ludzie, którzy spędzili swoją młodość kupując właśnie magię i miecz, które właśnie siedzą w klimatach fantazy, tylko to są ludzie, którzy lubią planszówki, ale żeby grać w pewne gry, brakuje im tła, brakuje im wiedzy. I to jest nawet to, co ja, grając przez lata, nie wiem, przez ostatnie 15 lat. Wolałabyś w grę o prowadzeniu psów, tak? Wolałabym grę o prowadzeniu psów, bo jest to dalej coś, czego nie muszę wdrażać, nie muszę się uczyć nowego tematu, kto jest dobry, kto jest zły. Czy w ogóle fantazy nie lubię żadnego. I tak samo ci patrzę, dlatego science fiction też jest fajne, bo science fiction każdy prawie gdzieś tam się o to otarł. No najwyraźniej nie, bo wolam o kwiatkach wolam. No, ale kwiatki każdy w domu ma i to jest to, zobacz, że każdego zachęcisz, masz grę. Może nie każdy chce te kwiatki mieć. No ja mamy bardzo dużo, co ci przeszkadzają. No więc proszę Państwa. Zjawisko społeczne po prostu, temat. Faktycznie jest duży shift, duża zmiana na rynku gier planszowych. Nagle się okazuje, że takie bardzo mass-marketowe, chilloutowe tematy przyrodnicze mają olbrzymi sukces. Niekoniecznie muszą mieć łatwą mechanikę tak naprawdę. Gratulacje, bardzo jest to ciekawy kierunek dla mnie, coś zupełnie nowego. No i ten nasz Eleven właśnie jest trzecim największym Kickstarterem. No i tutaj taki właśnie dysonans. Czy gdyby ta gra była o czymkolwiek innym niż piłka nożna, to czy byłaby bardziej popularna, czy byłaby mniej? Jak dużo z tych wspierających to są po prostu ultrasi piłki nożnej, którzy zobaczyli piłkę, wspieram jakakolwiek mechanika, nie wiemy tego. 4000 backersów jest zebranych, masa stretch goli odblokowanych, masa mini dodatków zaprojektowanych. Teraz to wszystko trzeba pospinać, podopinać, pobalansować i wysłać do drukarni i premiera w przyszłym roku. Proszę Państwa, ten przyszły rok jest za chwilę. W przyszłym roku rzecz jest niezwykła, ponieważ będą mistrzostwa świata w piłce nożnej, które będą się odbywały w grudniu w Katarze. O, lecimy do Kataru. Chciałam Ci powiedzieć, bo mam bardzo fajne bilety. No to dobrze. No ja mam też fajne bilety, ale na środkówkę. No więc teraz jest tak, że będą mistrzostwa świata w piłce nożnej w Katarze i tam też będą grali w Eleven, mam nadzieję, ktoś. Bo takie będzie, taki jest nasz plan. To mamy? No akurat nie, ale może godziny. No rodziny ci kupię, że polecimy do Kataru. No to cześć. Jeżdżą Katar. Dobrze. Więc bardzo dziękujemy wszystkim za wsparcie w Eleven. Była to
trudna, ciężka, wymęczająca kampania. Bardzo dziękuję samemu zespołowi portalu za mega roboty. 21 dni, 21 update'ów, 21 stretch goal, 21 asetów i wszystkiego innego, masa roboty, ale wszystko się ładnie zakończyło. Dostałem przepiszkę SMS-em podziękowanie, gratulacje do autora gry. Tomasa, mega fajnych gościu. Zresztą ja zapominam, że nie ty jesteś autorem tej gry. No nie, ja tylko to robię zamieszanie. Potem coś tam wychodzi. Tomas jest autorem tej gry, będzie naszym gościem na Essen, więc jeśli ktoś z Państwa się na Essen wybiera, to możecie sobie z nim zrobić fotkę holenderskiej. Weźcie piłkę na Essen? Może weźmiemy. Dobrze, to miałem, powiedziałem. Długo gadamy strasznie? Co długo gadamy, na pewno tutaj na tym, na czym my to nagrywamy, nie na tym. Na komputerze to nagrywamy. No na tym drugim nagrywamy, będzie nam się czas pokazywał, ile my już nagrywamy. No to chciałbym jeszcze powiedzieć, takie mam dwa newsy branżowe. Jeden news branżowy jest taki, że podobno Asmodi się sprzedało znowu. Tam są takie dość niejasne. Za te 2 biliony? Tak, niejasne informacje, bo jedne informacje mówią, że przedstawili ofertę, że chcą być sprzedani, a inne newsy mówią, że zostali sprzedani i że to się wydarzyło. Więc jakby tutaj jeszcze nie chciałem dzielić skóry na niedźwiedziu. Niemniej dzieje się to już kurczę z tym Asmodee, tak ci powiem, że te newsy o tym Asmodee to my tak już z 10 lat lecimy, jak to wszystko się zaczęło od jednego do drugiego biznesu. Wiesz co, bo to jest troszkę sytuacja podobna, nie chcę to strzelić, tak, jak na przykład z firmą, no strzelam teraz, tak, z firmą Nestle, tak, że gdzieś tam sobie kojarzyliśmy, że były płatki Nestle, były jakieś kakao, a potem okazuje się, że jakiekolwiek batonika kupujemy tu w Polsce, czy to jest Prince Polo, czy to jest cokolwiek innego, to się okazuje, że to jest firmy Nestle, tak, bo oni kupili wszystko, co się dało, wchłonęli i później są dalej sprzedawani jako kolejna, dalej ta sama firma. A mnie jeszcze nie kupili i mogą mi, że tak powiem, skoczyć. No dobrze. Jesteśmy taki tacy indie cały czas, nie? Nie no, jak tam rzucą te połowę tego, co się sprzedali, to bym się może pochłonił. No dobrze, i drugi... To bym kupiła samolot wtedy. Mały taki do latania bym kupiła. Tak? Tak. Dobra, Asmodee, to jak macie na hajs, dawajcie. Ale to szybko, bo ja nie wiedziałem czasu, nie? I jest taka druga akcja, że odbył się GenCon. I on, powiem ci, bardzo dziwnym, ja zrobię taką wycieczkę troszkę, bardzo dziwnym echem się odbił w social mediach, bo tam pominąwszy to, że oczywiście były awantury o to, kto chodzi w maseczce, nie chodzi, kto nie lubi, kto myśli, że to jest mądre, nie mądre, to bardzo mało było jakby news, mówię teraz o grupie, gdzie normalni użytkownicy się wypowiadają, nie wystawcy i tak dalej, którzy przeżywali jakieś gry, tam nie było czegoś takiego, żeby każdy się chwalił, czy co kupił, albo w co zagrał, natomiast bardzo dużo było dygresji, dywagacji, rozważań na temat tego, że ojejku, w zeszłym roku to było inaczej, a teraz było inaczej, a teraz było tak samo, czyli jakby ludzie tam poszli po to, żeby porównać, co się zmieniło i cieszyć się tym, że znowu są na GenConie, ale niekoniecznie to już było takie growe echo. Proszę Państwa, Maryś ma dużo w sobie racji. Ja jestem po obejrzeniu vloga Portal Games, bo mieliśmy vloga z GenCon robionego przez Szewiego oraz po obejrzeniu także vloga Szewiego, bo także swojego vloga kręcił, stąd czerpię informacje. Oraz czerpię informacje z kanału Discord. Nasi pracownicy i wolontariusze w Stanach mają taki swój kanał Discordowy, gdzie po prostu debatują różne tam naszych planach konwentowych itd., itd. Więc z tych trzech źródeł czerpią wiedzę. I co się dowiedziałem? Po pierwsze, nie było pustawo, czyli faktycznie był cały czas był jakiś tam trafik, ruch na tych korytarzach i na stoiskach, po pierwsze. Po drugie, faktycznie oni, jak się chwalili tam na tym Discordzie, co przywozili, co jakie tam sobie gry pokupowali, czy tam powymieniali, bo zazwyczaj to już wymieniają się grami na stoiskach, to każdy z nich mówi tak, że no ale to żadnego takiego hitu nie było, ja przyjąłem to, ja by nie mieli takiego, że oni cała czwórka przyjąła jedną tą samą grę na przykład. Czegoś takiego nie było faktycznie, żeby jakaś gra się wybiła. Twierdził Szewi w swoim z kolei vlogu, że był bardzo duży szacunek do tego prawa maskowego i że przez cały konwent nie zobaczył ani jednej sytuacji, żeby ktoś był bez maski, że ludzie bardzo to poważnie traktowali i nie było żadnych heheszków z tego. Bo tutaj mamy do porównania, co było na paszkach na spotku, jakby, nie? Że ludzie wchodzili w maseczkach i wiesz, chociażby na meczu, prawda? I nie, po chwili nie mieli, to tam Szewi powiedział, że przez cały konwent nie zobaczył ani jednej osoby bez maseczki. I właśnie to, co mnie wstrząsnął tam, to mówi, że nawet jak było rozkładanie stoisk w środę, czyli tam po prostu wszyscy pracują fizycznie, bez klimatyzacji, to też wszyscy w maseczkach cały czas pracowali. No, chyba tam umarła z bloku. Więc faktycznie bardzo duży szacunek tutaj Amerykanie tego prosi bardzo profesjonalnie. Doszło tam do ciekawego skandalu, że w niedzielę, nie wiem, czy w twoich grupach to zobaczyłeś, tak, widziałam, wiem, że w niedzielę był mecz na stadionie, bo nie wiem, czy wiecie, że GenCon się, jego miejscówka jest obok stadionu, a w tych najlepszych latach GenConu, czyli 2 czy 3 lata temu,
nawet część eventów się odbywała na stadionie, bo Poznań są połączone, są korytarzem. Aczkolwiek to się, wiesz co, ten stadion był zajęty chyba, ja nie wiem, na czym polegają te rozgrywki, jak one tam cyklicznie lecą, natomiast to jest tak, że tam jakieś tam liga tych Coltów była, bo tam jest ta drużyna Colt, która to jest jej stadion. Teraz się rozgrywają tak zwane rozgrywki przedsezonowe, pre-season, czyli są takie mecze towarzyskie. Ale Gen Con był przesunięty, więc jakby to Gen Con się tam wcisnął, a nie i w niedzielę, i w niedzielę odbywał się taki mecz, który w poprzednich latach na Gen Con już takiego nie było. I przez Gen Con i przez Indianapolis przeszedł tabun fanów futbolu. No i na forach i na grupach facebookowych, planszówkowych troszkę się niepochlebnie wypowiadano o tych kibolach, którzy po pierwsze zaczepiali użytkowników Gen Conu, po drugie łazili bez maseczek, podobno po drugie robili jakąś wiochę w ogóle. I generalnie ci fani gier planszowych z Ameryki bardzo się mieli, że jednak, no my jednak jesteśmy bardziej ogarnięci. No to na pewno. Tak, na kraju planszówki musi być bardziej kulturne. I tam jakieś tarmoszenie się było, no masakra. Tam tak, wszyscy, znaczy wszyscy, no nie wszyscy oczywiście, bo większość tak się działo, w budynku nie widziała tej, ale faktycznie były tam takie posty, że oj, Gen Conie, prosimy cię, nigdy więcej nie rób Gen Conu podczas wtedy, gdy mecze się odbywają na stadionie. Natomiast to mi przypomina naszą absurdalną sytuację z jakiegoś, któregoś pobytu na konwencie na Florydzie, gdzie w hotelu, już mówiłam wielokrotnie, ale zawsze mnie to bawi, jak są takie właśnie sytuacje. Czyli powiesz, raz 50, to ty raz 50, że chodziły sobie zakonnice koło basenu, miss nastolatek stanu Floryda i nasz konwent, gdzie byli ludzie w jeansach i w czarnych t-shirtach. To właśnie tutaj było takie dokładnie zderzenie, że nagle pojawili się ludzie, którzy chcą grać spokojnie w planszówki, masa nerdów i nagle ci nerdowie zderzają się po prostu z tym, że idzie jakiś gościu, który tam wykrzykuje, kto wygrał, kto przegrał. Dwa światy. Myśmy mieli także na Gen Conie przygotowane prezentacje, demo zarówno Dune, jak i Dreadful Circus, jak i Million Dollar Script oraz Eleven. I tutaj na przykład taka ciekawostka, że spośród tych recenzentów, którzy byli umówieni na demo Dune, dość znaczny procent ostatecznie na Gen Con się nie pojawiło. Że w ostatniej chwili zrezygnowali z jakichś tam powodów, żeby gdzieś byli ustalić, że tak, będą, tutaj dogrywają, będą. I na dzień czy dwa dni przed Gen Con powiedzieli jednak po decyzji, że nie przyjeżdżają, nie zrezygnowali. Więc to było dość ciekawe i zaskakujące, no, dla nas nieprzyjemnie zaskakujące, bo liczyliśmy, że sobie zagrają i zrecenzują tą grę, a nie zagrali. Ale coś takiego się wydarzyło. Natomiast pozytywnych wieści na tym Gen Conie zrobiliśmy event poświęcony grze Million Dollar Script z różnymi najsłynniejszymi, najśmieszniejszymi ludźmi z branży gier planszowych, z Igrasją na czele. I on został sfilmowany profesjonalnie, ponieważ autor gry Million Dollar Script jest reżyserem filmowym z Hollywood i ma dostęp normalnie do operatorów i tak dalej, i tak dalej, mega profesjonalnych kamer i tak dalej, i tak dalej. I ten materiał będzie na naszym kanale YouTube w czwartek. Normalnie jest profesjonalnie sfilmowany z audio, ale będzie jako horror? Wszystko. Nie, on będzie jako komedia, bo tam były gagi i sceny. Więc jak ktoś zna angielski, to zachęcam, żeby zobaczyć mega śmieszną rozgrywkę Million Dollar Script. Ja sam jeszcze jej nie widziałem, ale już słyszałem raporty, że było naprawdę mega śmiesznie, wesoło. Może być wesoło, bo Z ma bardzo ciekawą mimikę, potrafi robić tak fajną poker face przy rzeczach, które opowiada, które są momentalnie śmieszne, a po jego mimie nie widzi, żeby po prostu nic się nie działo. Więc dużo się wydarzyło w ostatnich tygodniach, kiedy nas nie było. To jest Wilfredo. A my z kolei czekamy na to, czy wydarzy się BGCon, bo to by był pierwszy ten konwent w tym roku w Stanach, na który my możemy polecieć przez ten straszny ocean, co te wszystkie samoloty tam wpadają. To nie jest śmieszne, że to kiedyś odbywa, to jest śmieszne. To kiedy? Jak wpadniemy, to przecież nie będą odbywać. Ja będę się Darth Vader krzyczał, mówiłem. Dobrze. I ciebie to śmieszy, tak? No. Już wiesz, jakie będę wściekły, jak to się wydarzy? Ale samolot strasznie długo leci, by się starczy, jakby miał spadać, to będzie bardzo długo jeszcze szybował, zanim w ogóle wpadnie. Będę wkurwiony przed pół godziny, tak? To będziemy się tak kłócić potwornie, że zakładam, no, no ale nie w ogóle samoloty nie spadają, co ty gadasz. No, jasne. Dobrze. Proszę Państwa, tym miłym akcentem dziękuję Wam za wysłuchanie. Dziękujemy, że z nami byliście. Liczymy, że będziecie z nami za tydzień, ponieważ będzie podsumowanie miesiąca. Opowiemy Wam, tak? Powiemy Wam, co się fajnego wydarzyło we wrześniu. Oraz będą recenzje pozostałych gier, które grałem na Cywiczkonie. Więc będzie ogień. Mamy to? Mamy to. Tak jeszcze myślę, czy my jakieś ogłoszeń nie mamy przypadkiem na koniec. Ogłoszenie jest takie. Państwo się trzymają dobrze i zdrowo i miło. I do usłyszenia za tydzień. Za tydzień już będziemy bardziej nie kaszlący, nie chrypiący. Bo się oczywiście dokurujemy, czyli do usłyszenia za tydzień. Nie mów hop, póki nie wyrzucisz kalendarza. Dobrze, stop. Dobra.